Dziękuję za zaproszenie. Będę starał się w takim także praktycznym ujęciu podjąć ten temat, szczególnie dla nas taki praktyczny, bo jesteśmy na parafiach, jesteśmy we wspólnotach, to co mówiliśmy przed południem, każdy z nas ma jakieś zadanie. Ale jesteśmy oczywiście dzisiaj świadkami takiego głębokiego kryzysu Kościoła katolickiego, który jest zarazem takim rozkładem europejskiego chrześcijaństwa. Polega to na tym, jak sami widzimy, na zatarciu granicy między sakrum a profanum, nad rozmyciem tożsamości katolickiej, na odejściu od wiary i dewaluacji chrześcijańskich wartości. I my dzisiaj, spotykając się, czy trwając przy Chrystusie Królu, mówiąc, że On jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, na tym właściwym, to jest to bycie Jego żywym Słowem. To jest ta katecheza, to jest przepowiadanie, to jest najprościej mówiąc dobra nowina. To, co czytamy w Ewangelii, Jezus, który głosi dobrą nowinę o Królestwie, o tym, że czytelnym świadectwem mają być ci, którzy w Niego wierzą. Tak jak zostało to już wcześniej powiedziane czy podkreślane w różnych dzisiaj wystąpieniach, chcemy właśnie postawić te kroki w chrześcijańskim, nawet byśmy dzisiaj powiedzieli, takim systemie naprawczym, aby uchronić i obronić się przed równaniem chrześcijaństwa z innymi religiami. Które to równanie dziś jest uzasadnione, bo tak jak wspominał przedmówca, miliony ochrzczonych wracają do pogaństwa, bo w nim wszystkie religie są zawsze równe. My widzimy, że każdy z nas ma jakiś charyzmat i trzeba to odkryć, w którym kierunku każdy z nas ma postawić ten krok. Właśnie w tej bogatej panoramie życia Kościoła trzeba być odważnym, bronić tych wartości, ale także żyć tymi wartościami na co dzień. Pierwszy krok, jaki powinniśmy uczynić, każdy z nas, obojętnie czy jest ktoś księdzem, biskupem czy wiernym świeckim, to jest powrót do Ewangelii. Tak się wychodzi ze wszystkich kryzysów, także kryzysów Kościoła. Klasycznym przykładem tego był święty Franciszek. Odsłonił bardzo dokładnie, że potęgą Kościoła są świeccy. To, na czym nam zależy i to, na czym zależy dzisiaj papieżowi Franciszkowi. Potęgą Kościoła są świeccy. Wówczas na głowie stawał Kościół łącznie z kardynałami, żeby mu dać święcenia, przynajmniej diakonatu, żeby należał do duchowieństwa. On powiedział: wykluczone. Wówczas duchowieństwo też nie było wysokich lotów i taki był obraz Kościoła. Kierując się taką najgłębszą pokorą, zrezygnował z przyjęcia święceń kapłańskich, pozostając do końca życia diakonem, tym, który służy innym. I on mówił, święty Franciszek, to jest posługa miłości, do której zachęca mnie Pan Jezus na każdej karcie Ewangelii. Co on zrobił? Na czym polegał tak naprawdę jego krok? Przychodził do proboszcza i pytał się, czy może na parafii, na tym terenie głosić dobrą nowinę. Więc proboszcz najczęściej odpowiedział, że to jest wykluczone. Więc on chodził sobie, mówił, gdzie jest granica tej parafii. On mówi, tam na tamtym mostku. I on szedł tam i mówi, tu będę głosił. I do niego dołączali się różni ludzie, różne osoby, często także dawni towarzysze zabaw. I w ten sposób zawiązali pierwsze, mówi się, fraternitas, to zgromadzenia właśnie osób świeckich, oddanych takiemu życiu wspólnotowemu i wzajemnej miłości. To, o czym mówiliśmy właśnie do południa. Potęga, która leży w osobach wiernych. I dziś wielu świeckich chce mieć odpowiedzialność w parafii za wiarę. Jesteśmy tego świadkami. Każdy z was, kto posługuje, czy bliżej jest takich różnych inicjatyw, to
mniej lub więcej zaangażowanie w życie parafialne, my na naszym polu mówimy w życie intronizacji, bierzemy odpowiedzialność za wiarę. I przychodzi taka grupa świeckich do księdza na parafię, aby raz w miesiącu była adoracja, katecheza, żeby była msza wspólnotowa, rozważanie Słowa Bożego, a raz na pół roku jakiś wyjazd weekendowy na Dzień Skupienia. O tym samym właśnie w tej drodze synodalnej przypomina nam papież Franciszek. Ewangelia to taka koncepcja bycia wspólnotą. Nie chodzi o to protestanckie podejście, gdzie świeccy rządzą, a przede wszystkim idzie o życie Ewangelią. I to jest ten krok, który my chcemy postawić. Powrót do Ewangelii. Drugim krokiem to jest to, co też już zostało tu wspomniane, to jest życie Eucharystią. Papież Pius XII napisał encyklikę o mistycznym ciele Chrystusa, Mysticis Corporis Christi. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Sobór Watykański zmienił to i wprowadził lud Boży. Ale to jest zupełnie inne podejście. Jak z historii wiemy, w Kościele od początku była potężna opozycja między 12 a 13 apostołem. Piotr i Paweł, którzy byli taką duchową opozycją, ale taką opozycją, która była bardzo twórcza i widzimy to w działalności. Całe dzieje apostolskie to są dzieje tak naprawdę przecież Piotra i Pawła. I to jest potęga ciała Chrystusowego. I w nim najważniejszy, tak jak w ciele ludzkim, jest obieg krwionośny. Kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. System krwionośny jest w 80% potęgą życia ciała człowieka. Dotąd, dopóki działa, jest układ krwionośny i serce bije, to można robić jakąś regenerację. I podchodzimy do Eucharystii, która uczy odpowiedzialności za świętość w Kościele. To jest ta krew, to jest to ciało, to jest to, co także mówiliśmy do południa o posłudze. Posłudze świętości, czy to akcja katolicka, czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To jest ta świętość, która tak naprawdę podchodzi się do Eucharystii, dostaje pokarm na życie wieczne, czy przychodzi się do sakramentu pokuty, gdzie na nowo bierze się tę, czy zdobywa się, czy powraca się do tej świętości. Takie jest zadanie księdza, biskupa duchownego. Albo daje pokarm na życie wieczne, albo toruje drogę. To samo ze strony świeckich, wiernych. Albo ktoś przychodzi na Eucharystię, albo ktoś korzysta z tego, żeby dostać ten dostęp do Eucharystii, o czym tu ksiądz wcześniej mówił. Dzisiaj ludzie idą do kościoła, żeby uczestniczyć, żeby być obecnym, żeby zaliczyć niedzielną mszę świętą. Aby się może też usprawiedliwić, że zachowują prawo. Niewielka grupa idzie po to, aby się spotkać z Panem Jezusem. I do tej grupy ja muszę należeć. Po dzisiejszej porannej mszy świętej było wystawienie Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Krzyża. Ksiądz proboszcz mówił, że odkąd mają codzienną adorację, przychodzi mnóstwo ludzi. W Warszawie ludzie chcą się spotkać twarzą w twarz z Panem Jezusem. W wielu parafiach jest praktykowana adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie ze zgiełku, z gwaru ludzie się gromadzą, którzy właśnie chcą mieć za punkt odniesienia Jezusa, który jest ich królem decyzji, królem wyborów. Właśnie omadlają nie tylko swoje, ale sprawy bliskich, ale także i parafii. Wtedy, kiedy powstają grupy adoracyjne. I to widzimy, że to są małe grupy, ale potem coraz więcej jest osób, które gdzieś jakoś zostały zaszczepione. Trzeci krok to jest uwrażliwienie na grzech. Święty Hieronim mówił, że to jest mysterium iniquitatis.
misterium nieprawości. Dzisiaj się mówi o złu i dobru. Mało kto mówi o grzechu i świętości. Masz być dobry, czasem jesteś zły. To dzisiaj mówi o świętości. I my dzisiaj, mówiąc o przepowiadaniu swoim świadectwem, tak jak świadectwem Eucharystii, jest to, że ja idę się spotkać z Jezusem. Świadectwem tego jest świadectwem takiego uwrażliwienia na to, co grzeszne, na to, co złe, jest dążenie do tej świętości. I całe misterium tego grzechu i zła jest oparte, wiemy z katechezy, na nieposłuszeństwie Panu Bogu. Każdy grzech usuwa miłość. Bóg mnie o coś prosi, a ja mu mówię, wiem lepiej i będę pełnił swoją wolę. I to jest takie trudne, że Pan Jezus wprowadza nas do Ogrodu Oliwnego. Znamy tę scenę. I mówi, słuchaj, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I to z trudem 3 godziny się tam męczył, żeby powiedzieć, jednak chcę Twoją wolę pełnić. Wiedział, że jest to związane z bólem i cierpieniem. I znowu, kiedy my dotykamy i naszego świadectwa, grzechu i cierpienia. Dziś nikt nie mówi o tym, że im więcej jest grzechu, tym więcej cierpienia. Jeśli w parafii jest grupa ludzi, mniejsza, większa, której zależy na tym, aby nie było grzechu, żeby to trwanie przy Jezusie, o czym mówiliśmy do południa, było jeszcze bardziej widoczne, to cierpienia będzie mniej. Jeśli rośnie ilość grzechów, to nie dziwmy się, że jest wzrost cierpienia w parafii czy w rodzinie. I my dzisiaj bierzemy za rękę Pana Jezusa, czy On nas bierze za rękę i prowadzi nas. Mówi, daj świadectwo. Czym jest w takim razie nawrócenie? Nie wystarczy postanowienie poprawy. Musi być poprawa. Syn marnotrawny zrobił postanowienie. Wrócę. Poproszę Ojca, żeby mnie przyjął, przeproszę Go. Zgrzeszyłem przeciw Bogu, przeciw niebu. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. I wiemy, że wykonał to, przyszedł i prosił, żeby był najemnikiem. Ojciec przygarnął go. Czy drugi raz wrócił do tych świń? Nie wiadomo. Jak było prawdziwe nawrócenie, to myślę, że nie ma mowy. I w starożytnym kościele, jeśli ktoś drugi raz popełnił podobny grzech, a wtedy to były 4 ciężkie grzechy, to mu mówili w kościele. Zostań sobie przy tych świniach, bo my tu Cię już nie przyjmiemy. Ale będziemy się modlić do miłosiernego Boga, żeby innymi drogami dotarł do Ciebie i okazał Ci łaskę. Dzisiaj większość katolików to jest ten starszy brat, który według prawa jest bez grzechu. Nie ma nic do zarzucenia. Wszystko wykonuje, ale nie wie, że Ojciec go kocha. I teraz my, idąc właśnie z tym przepowiadaniem, z tą katechezą, musimy ludziom mówić, wiecie, Bóg Ojciec cię kocha. Nie wiesz, że ta ojcowska jest miłość właśnie taka. Wszystko moje jest Twoje. I w tym miejscu, także przy tej okazji, trzeba powiedzieć o mechanizmach zła. Jan Paweł II jest jednym z wielu, który jest nienawidzony przez to, że pokazał tak zwane struktury zła. Jan Paweł II mówił o tym, jak to jest ustawione. Po to, żeby się usprawiedliwić. Jak musisz zrobić zło, to możesz to robić, no bo przecież w dzisiejszej retoryce nie ma grzechu. Jest wielu gorszycieli na różnych sferach, w różnych środowiskach. Wiemy, jak Pan Jezus podchodzi do zgorszenia, do zła, do grzechu. To jest przypowieść o pszenicy i zasianym w ziemi chwaście. Przez długi czas wzrostu przecież nie rozpoznaje się tych wszystkich, którzy
teraz wyciągają, których się teraz wyciąga, bo zgorszyli 30, 40 czy 50 lat temu. Zakwitło, czyli ujawniło się. Czy trzeba zostawić, czy trzeba wyrwać, mając świadomość tego, że zniszczy się mnóstwo pszenicy, jest zawsze pytaniem otwartym. Czy poczekać na Pana żniwa? Dzisiaj nie odpowiemy na to pytanie, ale każdy z nas ma dbać o swoją świętość i być uwrażliwionym na grzech. Mówić właśnie o świętości. Często się mówi nazywać rzeczy po imieniu. Czasem możemy powiedzieć nazywać grzechy po imieniu. Czwarty krok. To jest rozeznanie charyzmatyczne. Od samego początku w Kościele, bo ciągle mówimy o powrocie do tych korzeni Kościoła. O tym mówił Sobór Watykański II, teraz papież Franciszek właśnie w tej drodze synodalnej też o tym mówi. Wróćmy do tego, co było kiedyś. I te kroki pomogą nam, czy mają nam pomóc właśnie powrócić do tego, co było u zarania. I od samego początku właśnie z charyzmatykami był poważny problem. W II wieku charyzmatycy byli o wiele ważniejsi niż wszyscy biskupi razem wzięci. I to było bardzo niebezpieczne. Święty Cyprian z Kartaginy świetnie to uchwycił, bo wiemy, że w każdej parafii są charyzmatycy. My należymy do charyzmatyków i każdy z nas ma inny charyzmat. Może właśnie na naszym także polu każdy z nas inaczej buduje to Królestwo Boże. Inaczej go zaszczepia, inaczej go realizuje. I nawet są różne grupy, o czym była już wcześniej mowa, czy wiemy z naszych spotkań, na różny sposób można głosić Chrystusa Króla. Ale to ma być to odkrycie charyzmatu, do czego ja jestem powołany przez Pana Boga. Może być kilka innych osób, kilka różnych grup, które mają właśnie taką inną koncepcję realizacji, intronizacji i to realizują. Trzeba pamiętać przy tej okazji, że połowa charyzmatyków słucha Ducha Świętego, a druga połowa słucha innego ducha. Po owocach rozpoznaje się, do jakiego ducha należą. I trzeba takich ludzi w sposób szczególny osłonić, jeśli umieją żyć Ewangelią i umieją współpracować z parafią i zachęcać. Zachęcać ich po to, żeby właśnie jeszcze bardziej krzewili wybór, decyzję, właśnie tego, o czym mówimy, postawienie na Chrystusa. Często się zdarza, że różne grupy właśnie tego typu się izolują. Nie chcą współpracować. Trzeba ich po prostu zostawić. Jesteśmy otwarci na to, żeby właśnie tym bardziej w taki sposób prowadzić naszą działalność w cudzysłowie, aby właśnie tych osób zaangażowanych było jak najwięcej. To jest to mozolne, bardzo powolne, krok po kroku budowanie Królestwa Bożego. Jeśli mówimy o charyzmatykach, to także musimy wspomnieć Matkę Najświętszą, kult Matki Bożej. Jakże widzimy, jak ona jest taką ciągle kością niezgody dla wszystkich ruchów nastawionych wrogo do Kościoła. W całej Europie Zachodniej Kościół katolicki został położony na łopatki. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeśli w naszym kraju będzie taki autentyczny kult Matki Bożej, okaże się, że nie jest tak łatwo nas położyć na łopatki. I z historii znowu wiemy, że Polacy są tacy. W ostatnim momencie, kiedy już się wydawało, że trzy mocarstwa pokonały Polskę. Polacy zrobili taki odwrót przez Konstytucję 3 maja, że wszyscy ogłupieli. Nie widzieli, co się dzieje. I to była najbardziej rewolucyjna konstytucja. Polacy położyli na wolność. Często się mówi, że jak Polak jest mocny, tak długo, jak jest wolny. Piąty krok, przedostatni w tym naszym kroczeniu,
To jest odbudowa rodziny. To tym, o czym też już było wspomniane. Rodzina w duchu Ewangelii jest zbudowana na miłości wzajemnej. Jak ludzie dorastają do miłości wzajemnej, to nie jest tylko on i ona, ale jest i Chrystus. Na tym polega miłość wzajemna. Jesteśmy dzisiaj świadkami przejścia na partnerstwo. I ideałem jest partnerstwo. W partnerstwie jestem wolny. Kiedy mi się spodoba, to odchodzę. Jeśli mi się jeden, drugi, trzeci nie spodoba, zawsze mogę odejść. Jak ja się pytam, a małżeństwo? O nie, 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 małżeństwo to nie. Partnerstwo. I dzisiaj chcemy powiedzieć, właśnie my, którzy trwamy, że małżeństwo to jest miłość do potęgi drugiej. Ona bierze odpowiedzialność za szczęście męża, mąż za żonę. I to jest małżeństwo cywilne i ma swoje takie konsekwencje prawne, wiemy, i szanowane przez prawodawstwo państwowe. Ale my, którzy stawiamy na Chrystusa, mówimy, no, sakrament małżeństwa. A to już jest różnica. To jest miłość do potęgi trzeciej. Jest On, jest ona, jest Chrystus. On kocha Chrystusa i ona kocha Chrystusa. Wszystko postawione jest na Chrystusie. Jeśli ktoś nie dorasta do sakramentu małżeństwa, nie dorasta do miłości wzajemnej, nie powinien mieć sakramentu. Przejście właśnie z tego małżeństwa, z sakramentu małżeństwa na partnerstwo, czy w ogóle bez jakiegokolwiek związku, dzisiaj jest bardzo popularne. Tam, gdzie jestem na parafii w latach 80., było 220 ślubów na rok. Były czasem soboty, jak się patrzy, że było 10 ślubów, a w tym roku było 8. Pytanie, dlaczego? Jest praktycznie nie do odpowiedzenia. Szósty, ostatni krok. Może o tym się bardzo rzadko albo w ogóle mówi. To jest samowychowanie. Ewangelia jest samowychowaniem, nie wychowaniem. Nie da się wychować człowieka, kiedy on musi coś robić. Jak mówimy, że on coś musi robić, to już jest po nim. On musi gorąco mówić chcę. I znowu wracamy do właśnie postawienia na Chrystusie. Każdy z nas, nawet angażując się w to dzieło, w różne dzieła i różne charyzmaty, które mamy, mówi gorąco chcę. I może osoby, które na nas patrzą, czasem się zastanawiają, jemu się chce. Może nawet jak jest idealistą. Może nawet wtedy, kiedy to będzie miało marne owoce. Ale to najważniejsze słowo to jest chcę. I my mówimy swoją postawą. To, co mówił święty Jan Maria Wianney. Nie mów o Bogu, jak nie pytają, ale żyj tak, aby zaczęli pytać. I dziś stoimy przed katechezą, o czym też ksiądz wcześniej mówił, przepowiadaniem Chrystusa Króla wobec dzieci. Bardzo proste, to powinno należeć do rodziców czy dziadków. Przed południem mówiliśmy o młodzieży, o tym, w jaki sposób zaszczepić. Najbardziej zaszczepia się przez najbliższych. Jeśli rodzice dorastają, to wprowadzają dzieci w wartości. Katecheza jest w przedszkolu, w szkole, ale znalezienie się dzisiaj z Ewangelią w szkole to bardzo poważny problem. Wymazanie Ewangelii z katechezy powoduje, że no tak naprawdę nie jest potrzebny tam przedstawiciel Kościoła. To, co się stało na Zachodzie. I przed nami jest katecheza dorosłych. To, o czym wielu mówi, wielu chce i wielu skorzystało. Tam, gdzie jestem, na parafii dużo jest różnych wspólnot, ale głównie to są
dorosłych poprzez dialogi małżeńskie czy inne grupy, które, no właśnie, mają umacniać wspólnotę rodzinną czy małżeńską. Mimo że niedużo chodzi, może czasem to są te same osoby. Ale właśnie na tym to polega, żeby przez nas przechodziło. Może czasem trzeba zebrać takich ludzi. Właśnie w parafii. Może czasem trzeba, to co wcześniej mówiłem, poprosić księdza, żeby poprowadził taką katechezę. Może czasem raz w miesiącu. Może potem uda się częściej. Co przed nami? Dzisiaj takim bardzo trudnym czasem to jest pytanie pod adresem rozróżniania między prawem boskim a prawem kościelnym. Prawo kościelne na pewno w najbliższym czasie nie będzie powszechne. Prawo boskie jest niezmienne, prawo kościelne jest zmienne. Dzisiaj Kościół stoi przed bardzo wielkim dylematem. Czy Kościół podzielić na stany wzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej? Samodzielność każdego stanu. Dzisiaj powiemy każdego episkopatu. Może każdej metropolii. Przedstawiciel będzie tak jak prezydent. Prezydent jako symbol, bo przecież stany stanowią jedność. Jako symbol być może będzie biskup Rzymu. Będą stany w kościele tak jak jest podzielony świat. Ameryka Południowa, Północna, Europa, Azja, Afryka. I być może do tego zmierzamy i trzeba o tym wiedzieć. Dzisiaj, kiedy właśnie przez ten kongres chcemy się jeszcze bardziej naładować i umocnić właśnie tą łaską Chrystusa i łaską Bożego Słowa, ale także łaską taką uświęcającą, która ma nas prowadzić. Żebyśmy potem mogli być w takim kościele, który jest kościołem Chrystusowym. Może właśnie czasem będzie tak, że ktoś będzie przewodniczył jakiejś grupie, właśnie określał tę tożsamość. Przepowiadał, mówił o Chrystusie. Nie bójmy się niczego, co przed nami. Chrystus Król jest z nami. W Chrystusowym Kościele pełnimy zadania i trzeba w nim żyć ewangelicznie. W tym Kościele, w którym Chrystus jest na pierwszym planie. I życzę sobie i wam wszystkim, abyśmy się nie bali. Bo jak jesteśmy wypełnieni Chrystusowym pokojem, to jesteśmy odważni. Ale po to, aby dać świadectwo objawionej prawdzie. Dziękuję.